kiedy był 11 listopada 1982 roku, graliśmy w Koszalinie chyba. I to był dzień, kiedy zdarzyły się trzy rzeczy. Po pierwsze, dwa dni wcześniej zmarł Breżniew. I dopiero tego dnia rano opublikowano w gazetach, na pierwszych stronach takich gazet typu W Sieci, dawne, no, to była Trybuna Ludu, był wielki nekrolog, że zmarł Breżniew. Druga rzecz, to było święto 11 listopada. I trzecia rzecz, wypuszczono Lecha Wałęsę z internowania. I pamiętam, że na scenie powitałem ludzi skandujących i wiwatujących parę tysięcy. Powiedziałem: witam wszystkich tego świątecznego popołudnia. I następnego dnia byłem przesłuchiwany na SB. Co ja miałem na myśli? Ale nie ma tego. Wiecie dlaczego? Między innymi po 4 czerwca nastąpił w międzyczasie, którego nie zauważy, bo to są tak jak z piętrami w hotelach, gdzie nie ma 13 piętra na przykład w większości hoteli na świecie, bo pechowe. To taki Duda, powiedzmy, z Kaczyńskim, nie mają 4 czerwca w kalendarzu. Nie ma tej kartki. Nowy kalendarz drukowany i tak jak są te lata przestępne, gdzie czasami luty ma 29, a generalnie 28 dni, to akurat tu jest odwrotnie, że wszystkie kalendarze nie mają tego jednego dnia, mają 3 czerwca, 5 czerwca, 4 nie mają. Chorzy faceci, chorzy faceci.